Kiedy słyszymy słowo superbohater, tak naprawdę większości z nas przychodzą na myśl dwie postacie. Batman oraz Superman. Absolutne ikony tego gatunku, lecz to właśnie ten drugi jest symbolem superbohatera doskonałego, który słowo super ma dosłownie w swojej nazwie. Reprezentuje on najbardziej stereotypowe moce, jakie mogą kojarzyć nam się z superbohaterem. Super siła, latanie, super szybkość, lecz to, że są one stereotypowe, wcale nie jest wadą w tym przypadku, bo ta stereotypowość ma swoją genezę właśnie u nikogo innego, jak u Supermana. Ma wszystkie cechy, które powinien posiadać superbohater. Odwagę, bezwarunkową chęć niesienia pomocy, szczodre serce, a przede wszystkim jest symbolem nadziei. Gdy tylko ujrzymy to charakterystyczne S na klacie, to czujemy spokój, a jednocześnie satysfakcję i dumę oraz wspominaną nadzieję. Wiele było prób adaptacji tej klasycznej komiksowej postaci na wielki bądź mniejszy ekran. Niestety jednak w większości przypadków twory te pozostawały wiele do życzenia, a my wspominamy je ciepło głównie przez pryzmat nostalgii. Cechą wspólną tych filmów było ukazanie Supermana jako istotę doskonałą i wszechpotężną, właśnie jako symbol owej nadziei. Lecz co gdyby podejść do tej historii nieco inaczej? Co gdyby motywy superbohaterskie zepchnąć na drugi plan i zamiast tego skupić się na codziennym życiu tego superbohatera? A może iść jeszcze o krok dalej i co gdyby Superman wcale nie był głównym bohaterem naszego serialu? Co byście powiedzieli może na Lois Lane, komiksową ukochaną superbohatera? Jeśli szukaliście czegoś dobrego właśnie w tym stylu, to mogę śmiało powiedzieć, iż znaleźliście. Tak więc zapraszam dzisiaj na moją recenzję kreskówki My Adventures with Superman. Główną bohaterką serialu jest Lois Lane, komiksowa dziewczyna Supermana, a jednocześnie reporterka pracująca w Daily Planet. W tym serialu dostajemy niejako genezę jej oraz Supermana włącznie. Całość historii rozpoczyna się w momencie, gdy cała trójka głównych bohaterów, czyli Lois Lane, Clark Kent oraz Jimmy Olsen, najlepszy przyjaciel Supermana, mogą jedynie pomarzyć o byciu reporterami z krwi i kości. Obecnie zajmują się jakąś papierkologią i tak naprawdę wszystkim, o co zostaną poproszeni. Są takimi typowymi przynieś wynieś pozamiataj. Lecz to nie sprawia, iż porzucają oni swoje marzenie, gdyż gdy tylko o ich uszy obija się informacja o skradzionej technologii i dziwnych, tajemniczych mecha-robotach, pierwsze co robią, to ruszają w ślad tej intrygującej tajemnicy. Poza Clarkiem, który jest najmniej pozytywnie nastawiony do tego pomysłu, lecz postanawia im towarzyszyć, aby upewnić się, że nic im się nie stanie. Lecz niestety jego obawy się sprawdzają, gdy szybko Lois i Jimmy zostają przyłapani na próbie podglądania owych złoczyńców stojących za całym tym incydentem i zostają użyte przeciwko nim wspomniane wcześniej mechy. Clark Kent, pomimo faktu, iż nigdy nie chciał, żeby jego moce wyszły na światło dzienne, zostaje zmuszony do ich użycia w celu ratowania swoich przyjaciół. Wkrótce potem cała Metropolis dowiaduje się o istnieniu tajemniczego superbohatera, który w dzień i w nocy stoi na straży ich pokoju i zaczynają nazywać go Supermanem. Lois Lane dostrzega w tym wszystkim szansę. Jeśli tylko uda jej się przeprowadzić wywiad z Supermanem, to jej szef na pewno pozwoli jej zostać reporterką z krwi i kości. I szczerze, strasznie śmiesznie ogląda się poczynania Clarka Kenta, który pomaga swoim przyjaciołom odnaleźć samego siebie. Zresztą cały ten serial jest naprawdę świetną komedią, na której nieironicznie śmiałem się co odcinek i to na głos. Humor w tym show jest bardzo sytuacyjny, co uwielbiam, więc bardzo przypadł mi do gustu. Ale poza byciem dobrą komedią, ten serial sprawdza się przede wszystkim na innej płaszczyźnie. Jest niesamowicie dobrym romansem. Nieironicznie, dawno nie oglądałem lepszego, a nawet takiego na równym poziomie co ten serial. To, jak absolutnie naturalne są tu wszystkie zachowania bohaterów i ich relacje między sobą, po prostu wow. I nawet już nie mowa o tych relacjach romantycznych, ale zwykła przyjaźń czy znajomość jest tu napisana tak bardzo realistycznie. Nie mamy poczucia, że coś jest przerysowane lub niepotrzebne. Nawet jeśli mamy wątek, którego niezbyt lubię, bo zazwyczaj jest słabo napisany, czyli że ktoś coś komuś nie powiedział, a druga osoba się o tym dowiedziała i jest drama, że ukrywała to przed drugą osobą, to w tym serialu wypada to strasznie logicznie i realistycznie, a przede wszystkim rozumiemy, dlaczego bohaterowie tak się właśnie czują i zamiast ubolewać nad takim wątkiem, to jesteśmy w niego strasznie zaangażowani.
Ale poza byciem romansem, ten serial chcąc nie chcąc stara się przemycać naprawdę sporo elementów superhero, co nie jest niczym dziwnym, w końcu to bajka o Supermanie. Tutaj natomiast jesteśmy świadkami całkowitej genezy tego bohatera. To jak stara się odkrywać pomału swoje możliwości i moce i uczy się je kontrolować. Ktoś może sobie pomyśleć, o wow, kolejna geneza, jakbyśmy mieli ich mało w obecnym stanie z gatunku superhero. Ale co jeśli powiem wam, że tym razem podeszliśmy do tego trochę inaczej, a właściwie zmieniając trochę genezę samego Supermana, co myślę, iż przez wiele lat było wręcz nie do pomyślenia i miało miejsce tylko w What If-owych historiach. Bo po pierwszym sezonie zacząłem się zastanawiać, czy Krypton aby na pewno został zniszczony, jak to ma miejsce w każdej wersji, bo niektóre poszlaki na to właśnie wskazują. Ale podoba mi się bardzo, że nie dostaliśmy na to jeszcze konkretnych odpowiedzi, a zamiast tego zostawiliśmy całość na kolejny sezon. Ale wracając do tego superbohaterskiego wątku, to oczywiście nie mogło zabraknąć złych ludzi, którzy widzą w Supermanie zagrożenie, które trzeba zniszczyć. I coś, za co szanuję tę bajkę, to to, że tą osobą nie jest Lex Luthor. Powiem nawet więcej, ilość jakkolwiek rozpoznawalnych złoczyńców w tym show jest naprawdę znikoma, a zamiast tego w całości skupiamy się na villanach, których na pewno nie kojarzycie, jeżeli nie siedzicie mocno w komiksach, dzięki czemu moim zdaniem mogą one lepiej wybrzmieć jako postacie dla przeciętnego widza, lecz co się z tym wiąże, to to, iż twórcy postawili sobie wyzwanie. Mimo wszystko łatwiej byłoby napisać postać Lexa Luthora, który jest praktycznie gotową postacią i łatwiej go sprzedać odbiorcy, niż postać, która musi zaczynać od zera. Co też nie znaczy, że bardziej znane postaci się tu nie pojawiają, bo dla przykładu pojawia się tutaj Deathstroke czy Amanda Waller, a nawet mój ulubieniec ze supermanowego uniwersum, czyli Mr. Misplik. Ale co najlepsze, to że żaden z nich nie jest głównym antagonistą, bo głównym antagonistą tej bajki jest pewien generał, którego też wątpię, że ktokolwiek kojarzy poza fanami komiksu. Zresztą to, co się odkurwiło w ostatnim odcinku, pewien plot twist związany z tym generałem, to jakiś absurd. Najlepsze jest to, że serial od początku teasował ten twist, ale nikt normalny nie zwracał na to uwagi. Lois Lane oficjalnie wygrywa statuetkę w kategorii najbardziej hot postaci 2023 roku. W sensie, seriously, dlaczego Lois Lane nie może przestać być hot? Czy to jest jeden z tych canon eventów, o których mówił Miguel O'Hara? Nie mam pojęcia. Wracając, Lois Lane jako główna bohaterka jest niebywale urocza. Nieironicznie miałem banana na twarzy za każdym razem, gdy pojawiała się na ekranie. Ta jej naturalna charyzma, wypełniony energią sposób bycia. Podoba mi się, jak nieugięta jest w swoich działaniach i to, jak uparcie dąży do realizacji swojego celu. Jej marzeniem jest zostać najlepszą reporterką świata i serial ten pokazuje niejednokrotnie, iż ma na to potencjał. Nie boi się wskoczyć samo serce cyklonu, jeśli tylko oznacza to możliwość napisania newsa doskonałego. Clark jest absolutnie, znowu, najbardziej uroczym superbohaterem, jakiego widziałem od dawna. Jest niebywale miły i chętny do pomocy, co idealnie przejawia się w jego byciu herosem. Jednocześnie wydaje się dość niezdarną osobą, która sprawia wrażenie, jakby częściej pakowała się w kłopoty niż z nich kogoś wyciągała. Jednocześnie jako Superman sprawia wrażenie osoby doskonałej, kogoś, w kim można pokładać swoje wszelkie nadzieje i właśnie to robią mieszkańcy Metropolis, a Superman stara się sprostać ich oczekiwaniom. Podoba mi się bardzo, jak ukazano tutaj, jak bardzo zagubiony jest Clark w kontekście bycia superbohaterem. To, jak jednocześnie pomału poznaje swoje nowe umiejętności, a jednocześnie nie ufa im na tyle, aby na nich w 100% polegać. Jeśli porównamy sobie tego Supermana do jego wersji, które mieliśmy okazję zobaczyć na dużym ekranie, ten tutaj wydaje się jakiś mierny, najsłabszy z nich wszystkich. Ale to dobrze, moim zdaniem dodaje to kameralności tego show. Już samo to, iż nie mamy tutaj zbytnich zagrożeń pokroju zniszczenia świata, co odcinek to raczej próbę udaremnienia obrabowania banku. Historia Supermana w tej bajce jest tym, co kocham najbardziej w gatunku superhero, a o czym wiele osób myślę zapomina. Mowa oczywiście o tym ludzkim aspekcie. Aspekt bycia nad człowiekiem jest tutaj zepchnięty na drugi plan. O wiele większym jestem fanem śledzenia przygód Clarka Kenta, który musi odnaleźć się w roli Supermana, niż śledzenia przygód Supermana, który musi odnaleźć w roli Clarka Kenta. Jimmy Olsen to jest absolutnie najlepszy przyjaciel, jakiego można sobie wyobrazić. Nieironicznie zazdroszczę Clarkowi posiadania takowego. Jest niesamowicie sympatyczną postacią, która idealnie moim zdaniem uzupełnia się z żywiołowym Lois i raczej spokojnym Clarkiem. Ma on w tym show dosyć ciekawy i niestety przykry wątek tego, gdy początkowo grupa trzech przyjaciół zmienia się w zakochaną parę i ich przyjaciela. Podsumowując, Lois Lane to kobieta doskonała. Nie możecie się ze mną nie zgodzić, a jeśli się nie zgadzacie, to nie macie racji. Bajka też fajna, a ja życzę wam miłego południa, wieczoru czy tam poranka i jak zawsze, łączmy się w bólu.